drzwiami do świata ducha. I teraz rozejrzyj się, powiedz mi, gdzie jesteś, jak się czujesz i co widzisz. Twój głos teraz jest silny i wyraźny. Schodziłam po ciemnych schodach w dół, jestem w jakichś katakumbach. Dobrze. Ciemno, niski sufit. Spokojnie. Schody ciemne, drewniane, a prawie czarne. Dobrze. I teraz jesteś tam tylko obserwatorem. Tylko obserwatorem. Bez żadnych odczuć. Bez żadnych odczuć, Iwona. Jesteś w całkowitym bezpieczeństwie. Twój przewodnik duchowy, zapraszam go na to miejsce. Poczuj tą energię. Z prawej strony przy uchu tak coś poczułam, ciepło, tylko lekkie. Przyjdaj się. Witam cię. Co dalej do ciebie? Nic. Spokojnie, transwezus też jest. Zapraszam ciebie tutaj. Będzie twoim towarzyszem podróży i twoim dodatkowym opiekunem. Wyszłaś informacje, które sama chcesz rozwiązać, coś załatwić i uwolnić się. Spokojnie. Coś mi mówi, że nie jestem w hipnozie, jakby mi coś przeszkadza. Spokojnie, znamy to. Coś nie chcę, żebyś właśnie odkryła to, załatwiła i wyszła z tego. I właśnie to uczynisz. Jesteś gotowa? Ja to. Jesteś? Jestem gotowa to zrobić. Dobrze. I teraz? Słuchaj uważnie. Tam jesteś. W jakichś katakumbach. Wyciągaj ręce, dotknij, pomacaj te ściany. Spokojnie. Twarde skały, tak jakby kutem, kilofem. Niski sufit, one są takie lekko żółtawe. Tylko twój głos jest silny. Lekko żółtawe ściany, niski sufit, półokrągły. Jest nisko, ale ja tam stoję, nie wiem jak to robić. I spokojnie, teraz spojrzyj na twoje nogi. Nie widzę. Ręce wyciągnę przed ciebie. Normalne ręce. Męskie, żeńskie? Nie, takie jak moje. Dobrze, i teraz zobacz. Tam rozejrzyj się, jest wyjście. Tam jest wyjście, bo to jest jak grota. Wyjście. Dobrze, oglądaj. Tak mi tylko lekki prześwit gdzieś tam widzę. Idziesz, ruszasz w tym kierunku. Przyspieszamy. Oddala się. Oddala się? Ten prześwit, tak. Oddala się? Tak. Obejrzyj się dookoła. Czuję się jak w potrzasku. Spokojnie, nie jesteś w potrzasku. Za chwileczkę to wyjaśnimy. I teraz zobacz. Ta istota, co ci podszeptuje, staje przed tobą teraz. Dochodzi do konfrontacji. Ciemny w kapturze, cały. Cały? No to już jesteś tutaj. Fajnie, cieszymy się, że... Większy ode mnie. Większy od ciebie, a ty zaraz za chwilę jeszcze większa będziesz. Czekaj, chwileczkę. Jesteś ze światła, otoczona światłem. Teraz. Jesteś w bańce światła. Jest wszystko, jest dobrze, spokojnie. Idziemy się tłucze. To są emocje, moment, zaraz go tutaj. Już się pytamy, kim jesteś, dlaczego tutaj jesteś? Co chcesz od Iwony? Moja. Twoja. Czemu jest twoja? Ożeniony jesteś z nią? Poślubiłeś ją? Nic nie mówi. Nic nie mówi, no bo nie znasz tego słowa. Dobrze. Dlaczego jest twoja? Co od niej chcesz? Iwona, tupnij nogą, powiedz, że ma spie. Zjeżdżaj. Powiedz, że wszystko zakańczasz. Zakańczasz z nim. Wszystko zakończam z tobą. Krok tylko się cofnął, lekko. Powiedz, że jesteś ze światła. Jestem ze światła. Zjeżdżaj stąd. Powiedz, że powracasz do światła. Spokojnie. Nie ma emocji. Odłączasz emocje. Iwona, spokojnie. I teraz gwardia ze światła tam otacza. Robi się jasno. On teraz jest w podczasku. Spokojnie.
Ja jestem większą, nie z mniejszą. A no widzisz. I w tej chwili. Teraz ty zarządzasz tą całą sytuacją. Wszystko jest zabezpieczone światłem. Spokojnie. Ty jesteś w tym świetle. Idona. Tak. I teraz bierz go za kark. Poczuj. Poczuj. Tego drania. Poczuj. No ma chudą szyję, złapałam. I teraz pytaj się, co on od ciebie chciał, jak cię manipulował. W jaki sposób? Kiedy cię przechwycił? Te informacje wszystkie dostaniesz od niego. Powiedz, że on nie ma wyjścia. Inaczej możemy rozmawiać z nim, damy mu szansę, jeżeli powie prawdę. Jeżeli nie, go zniszczysz. Spalisz go twoim światłem. Lokował mnie. Odmawiał mi, że jestem nic nie warta. Aha, dlaczego to robił? Pytaj się. Bo za dużo wiem. Za dużo wiesz, czego wiesz? Nie wiem. To się dowiemy po tym. Teraz on tutaj, kiedy cię przełapał? Dawno. Dawno, to znaczy się? Słyszę dawno. Dawno. Komu służy? To jest sługa. A panu? Panu. Masz ty jeszcze pana? No. A wiesz, że tego pana nie, już nie ma, nie istnieje? Ja mówię z przyszłości, ja Gracjana, mówię do ciebie z przyszłości. Twój pan nie istnieje. Aha. Ciekawe. Nie ma go, on już jest zlikwidowany. Belzebub, szatan, jak tam różne nazwy, a tych panów jest wiele. Ich nie ma. Teraz ty jesteś po czasku. I co teraz? No taki zwiędły mi się robi w ręce, bo ja go za szyję cały czas. Trzymaj go za tą, tego sępa szyję. Trzymaj go. I teraz, czy więcej dusz przełapałeś, czy tylko tutaj dzisiejszej Iwony? Chyba więcej. Chyba czy... Ja tak słyszę, ale nie wiem dokładnie. Dobrze. I teraz... On taki skurczony już wisi. Dobrze. Co ci przynosiło? Jaki zarobek z tego miałeś, czy satysfakcję, postępując z duszami w ten sposób? Energię. Energię? Do czego? Do życia. Do jakiego życia? Mojego. A jakie to twoje życie? Zobacz, ty skwarek jesteś. Gdzie jest to twoje życie teraz? No nie wiem. No widzisz. Jesteś sam? Czy masz towarzyszy? Nie słyszę. Czy sam działasz, czy masz twoich towarzyszy jeszcze, kolegów? No mam. Gdzie oni są? A po co chcesz wiedzieć? Zwołaj ich. Nie. Zwołasz nas wszystkich. Albo cię zlikwidujemy w tej chwili. Gwizdaj ich. Gwizdaj. Idą. Licz. O Jezus. Całe rzesze takie. Tylko już tacy zmalali w kapturach schylone głowy. Dobrze. Stają koło niego wszyscy. Wszyscy. Tam już miejsca brakuje. Spokojnie. Rozszerzamy teraz. Popatrz, ta katakomba się rozszerza. Tak. Już jest duża jaskinia. Bardzo dobrze. I teraz ja nazywam was sługasami. Ściągajcie wszystkie wasze te kaptury, te ciemne energie. O Jezu, takie szkielety na klęczkach. Mhm. I teraz Bezus, widzisz Bezus, on się ukazuje. To wszystko jest zabezpieczone. Bezus, stajesz koło Iwony. Czuję postać, tylko czuję. Dobrze, przywitaj się. Witam cię. Czuję tylko, że jest jasna postać, nie widzę. Dobrze, spokojnie. Ciepło. Bezus, teraz chcemy zrobić rozpoznanie, czy te wszystkie tamte istoty, te sługasy, czy mają duszę. Czy mają duszę. I teraz jest sprawdzane, wszystko skanowane są. Obserwuj. I dojdzie do selekcji. Czy są wszyscy, część, czy żaden nie ma? Ja widzę tylko gdzieś pojedyncze błyski. Nic więcej. To teraz pytaj się tych, co tam mają takie błyski, czy chcą przejść do światła.
Mają jedyną szansę. Teraz, w tym momencie. Chcecie? Żadnej... Więcej nie ma. Chcecie do światła? No się tam wyczołgują do przodu takie niektóre. Ale dobrze. Mało ich jest. Powiedz, że jedyna szansa. Jest, więcej ich nie będzie. Macie jedyną szansę, nie będzie drugiej. To już pan, wasz pan nie istnieje. Nie ma już ciemnej strony. Pan wasz nie istnieje. Ale tego cały czas trzymam za szyję. Trzymaj, trzymaj go. On już się konar taki robi suchy. Dobrze. I teraz sprawdź, czy on ma duszę, sprawdź. Chyba nie. Nie. Dobrze, to nie wysycha. No wyczołgało się tutaj na klęczkach, schylone takie kościotrupki. Ile mi jestem? A nie wiem, na razie bo jest może z 6. Spytaj się. Ale tam jeszcze się czekaj, bo się jeszcze jakieś tam czołgają. Dobrze. Jak oni tam przychodzą, pytaj się, czy oni byli przełapani, czy tak. Zmanipulowani? Przełapani tak. Też? Tak, słyszę, tak. Czy mają tą pamięć, że pochodzą ze światła? Spytaj się. Nie. Nie? Nie, ale się świecą leciusieńko, tak. Powiedz, że będą, że powrócą do światła z powrotem i będą czynić tylko dobro. Ciemna strona zanika i oni by w tej ciemności też zginęli. Powiedz im. Wrócicie do światła, przywrócicie sobie pamięć, bo inaczej byście tam zginęli. Bylibyście zatraceni. Więc czynili tylko zło. Czynilibyście tylko zło. Spytaj się, czy oni wiedzą o tym, że czynili zło. Nieświadomi są tego. I jeszcze to już ostatnie takie zawołanie. Zrób, kto chce, niech przechodzi teraz na strony, że do świata pójdą, a resztę to... No taka kubka usypana tych kości jest z mojej lewej strony przy Wezjuszu, że chcą do światła, ale oni są tak jakby oszołomieni tym wszystkim, to jest dla nich nowe, ale wiedzą w głębi, że chcą. Teraz się im tam zaczyna się otwierać, ale tak. To teraz ja poproszę, Wezjusz, otwieramy portal do światła i te dusze, które chcą powrócić z powrotem, będą przechodziły. Taka tuba się robi. Dobrze. A ty, Iwona, tam teraz to wszystko organizujesz. I obserwuj. Zrobiłaś taka jasna ściana. Oni tak jakby te kości zostawiają. I tak jakby fruną, te leciusieńkie światełka tam fruną w tą ścianę i tam zanikają, a te brudy i te kości zostają przed tą ścianą. To jest jakby ze szkła, ze światła. Obserwuj, czy wszystkie te świetliste tam... No takie pojedyncze jeszcze lecą. Ale w sumie nie było ich dużo. Może kilkadziesiąt. Ta reszta, co, jak się zachowują? A tak usychają na leżąco w tych kapturach i te kości. I tak się robią jakby takie suche patyki. Dobrze. Za chwilę to będzie zniszczone. Zniwelowane światłem. Aż ostatni przejdzie. Pilnie. No tak jakby ostatnie światełko wyleciało. Spojrzysz tam jeszcze na te, na tą hałastrę, czy tam jeszcze coś jest. Nie, to już brudy leżą. Dobrze? Czekaj, jeszcze jedno leci. No, ostatnie przeleciało. Tak? Tak. Wezjusz? Wszystkie? Wszyscy ochotnicy przeszli? No, słyszę, tak. Dobrze, to zamykamy portal. No już się zrobiła ściana z powrotem. Dobrze. I teraz, Iwona, wyciągaj ręce. I masz teraz promienia jak lasery. I likwidujesz tam to, co tobie uczynili.
A to jest tylko brud, tam nie ma już duszy żadnej. Tylko to są stwory, jakieś energie, które ty likwidujesz w tej chwili. To jest twoje prawo. A to po prostu zanika. Mhm. Ja to robię tak, jakbym to odkurzaczem jakimś, ale wysyłam na nie te promienie. Mhm. I tak jak wentylator coś wyrzuca, to one pod wpływem tych promieni po prostu znikają. Mhm. Są niwelowane. Ta podłoga się zrobiła jak gładki kamień, ale nie jest jeszcze całkiem jasna. Mhm. Ale zaczyna się ten, te katakumby, to się zrobiły takie kamienie wyszlifowane. Mhm. Spokojnie. Cała drży. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. To są emocje. To są emocje. Ale się tylko trochę jaśniej zrobiło. Zaraz się rozjaśni całkowicie i rozeznasz się, gdzie jest to miejsce. Teraz będzie miejsce rozpoznania i te katakomby też zlikwidujemy, żeby nie służyły więcej do czynienia zła. Jest tam z boku taka jakby większy tunel, taka się rura robi, takie jaśniej jest, ale jeszcze nie całkiem. Mhm. To jest przejście. No, zlikwidowałam ich wszystkich, po prostu ich nie ma. Dobrze. Nicość. I teraz tam się rozjaśnia całkowicie. Spokojnie, 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 spokojnie. Iwona, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Emocje odchodzą, odchodzą, odchodzą. Jesteś tylko obserwatorem tam. Tylko jako obserwator. Tak. Spokojnie. Co się dzieje? No, jaśniej się robi. Rozejrzyj się teraz tam po tej przestrzeni. Czy to jest... Poczuj, czy to jest mocna materia, te ściany. Kamienie? Jeszcze czuję, że tak. Dobrze. To posłuchaj się. Ty jako energia unosisz się z tych katakomb, idziesz na powierzchnię, wylatujesz po prostu. Ty jesteś energia, to możesz zobaczyć, co to jest za miejsce, gdzie się znajduje teraz. Unosisz się ponad. Opuszczasz te katakomby. To wygląda, jakby to było pod jakąś górą. Unosisz się wyżej, wyżej, wyżej i ogarnij tą. Czy to jest Ziemia? Planeta Ziemia? Tak to wygląda. Las na tym rośnie, góra to jest jakaś, ale nie wiem, czy to Ziemia. Wygląda jak Ziemia. Unosisz się tak wysoko. W tej chwili lecisz, lecisz nad tą planetę. Lecisz, lecisz i będziesz widziała dokładnie. No, masyw górski widzę tylko. I teraz ten masyw górski, zrobi się jeszcze mniejszy, że zobaczysz, jaki to jest kraj. Widzisz mapę. Z tego robi się mapa. Kojarzy mi się, że gdzieś na południu kraj jakiś na ziemi. Ja nie wiem, czy to Włochy. Takie mi przychodzi coś, nie wiem. Dobrze, spokojnie. Mi się coś zaczyna kojarzyć, ale ja nie wiem, czy ja nie zmyślam, że to Watykan. Nie rozmyślaj, nie rozmyślaj. Spokojnie, spokojnie. Że to Watykan. Nie wiem, czy to to... Spokojnie. Nie wiem. To teraz opuszczasz, opuszczasz te informacje. Nie wchodzimy głębiej. Nie wchodzimy, nie wchodzimy głębiej. Opuszczasz, opuszczasz. Znajdujesz się w jasnej przestrzeni. Fruwam po niebie. Mhm. Dobrze. To jest koło ciebie, rozejrzyj się. Ja tylko czuję cały czas przy moim prawym uchu mojego przewodnika, ale wydaje mi się, że to on. Dobrze, stop, stop. I teraz on staje przed tobą, przed tobą. Wielki, biały. Taki, jak już go raz widziałam. Witam cię. Długo na ciebie czekałem. Dobra.
byłaś przechwycona. Kocham cię. Spokojnie, spokojnie. Obejmujmy cię. Piękne uczucie. Wezjus się cieszy tu z boku. Mówi mi, żebym się uspokoiła. Dobrze. Uczyń to. Kocham cię. Jestem tu jak chciałaś. Ignaś, o jako kiedyś tak nazwałam żartobliwie. I to on. O, jak pięknie. Ale on mnie obejmuje, nie widzę siebie jako ciała. On mnie obejmuje jako taką energię. Taką energię, małą, taką podłużną jakby kuleczkę przytula do siebie. A on jest taki wielki, jak kształty ma takie niecałkowicie, nie jak człowiek, tylko taka energia jakby ukształtowana na człowieka. Piękny. Nie widzę twarzy, ale czuję to piękno. Ogromny jest. I mnie tak tuli do siebie. Ja chcę tam zostać. Nie możesz. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie ten czas. Jeszcze musisz doświadczać. Dobrze, stanęłam przed nim teraz, ale cały czas jako kulka energii. Czy chcesz coś wyjaśnić? Jeszcze teraz możesz. Pytałam go, czy mogę powrócić po tym życiu na swoją planetę. Powiedział, że tak. I teraz? Chcesz zobaczyć twoją planetę? Bardzo. Spytaj się o przyzwolenie. Wezjus, czy jest przyzwolenie? Chyba tak. Nie ma chyba. Tak. Czy może mieć wgląd teraz Iwonę tam w swoją przestrzeń? Tak. Dobrze, to teraz biorę ciebie za ręce i runiemy. Te ręce mi wyszły z tej chmurki lekkie, ale runiemy gdzieś. Na razie widzę tylko jakąś przestrzeń taką blaską, niebieską i się unosimy. Nic więcej, ale jest mi lekko. To jest pan. Ale moje ciało fizyczne pulsuje strasznie. Moje ciało fizyczne jest całkowicie spokojne, w pełnym relaksie. Odbierasz te frekwencje tam. Na razie tylko błękit, nic nie widzę. Przyspieszamy, przyspieszamy. Czuję tylko, nie widzę, ale czuję, że mijamy planety, jakieś światełka. I to jest takie śmiganie. Obok takich ciał niebieskich. Tak czuję, nie widzę, ale jakby im szaty tak lekko zwiewały, jak płyniemy do przodu. Jak takie rakiety wystrzelone. A teraz się zrobiło takie ciemne niebo.
i pełno takich światełek drobnych. To jest głębia uniwersum. Tak, jakby głębiej w to wpływamy. Mhm. Ale to jeszcze będzie trwało, bo to podobno daleko. Cały czas płyniemy. Jak się czujesz? Lekko. Szczęśliwe? Szczęśliwe, że oni są przy mnie. Wolne? Tak. Oj, ale zagubiłam się w tym. Lecimy i nie wiem, gdzie jesteśmy. To nieistotne, tam będziesz czuwa nad tym wszystkim i za chwilę zbliżacie się do planety. Obserwuj, patrzcie przed siebie. Nic nie widzę jeszcze. Spokojnie. Twój wzrok teraz widzi wyraźnie, 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 teraz. Tylko zarys jakby planety i jasność, tylko tyle. Dobrze, dobrze, to się zbliżacie. Tam. Jakaś energia jasna. Mhm. Tak jakby zawiśliśmy nad nią. Mhm. I pytaj się teraz, czy jest ta przestrzeń, gdzie się zbliżacie, czy to to? Czy to jest moja przestrzeń, moja planeta? Tak. Dobrze. Na razie widzę taką kulę jasna, bardzo jasny, taki blado, biały, żółty, ale taki bledziusieńki. I zbliżacie się tam, zbliżacie się do tej planety, za chwilę tam poczujesz podłogę. Nie wiem jeszcze. Chodzi mi, jakbyśmy stali, ale to podłoże jest takie dziwne, nie wiem, czy to jest takie... Dziwne, to opisz, tak potrafisz. Jak chmury, jak gaz. Dobrze, dobrze. Tam jakby nie było tego podłoża, nie wiem, taka przestrzeń jasna tylko naokoło. Dobrze, i teraz poczuj, czy przyjdą przywitać cię te istoty, które... Jakieś trzy... Chmurki takie jakby bladożółte, nie wiem, czy to one są gazowe, nie wiem. Zbliżają się? No to do nas się zbliżają. No, takie trzy. Będzie powitanie. Witajcie. Ich znam. Znasz ich? To jest tylko chmura gazu. To jest gazowa planeta, tak? Tak. To jest tylko światłość piękna. One są uśmiechnięte, dobre, piękne, dusze piękne. Ja już wiem, za czym ja tak tęskniłam. Czas za tą miłością. Cieszymy się, że jesteś. Dawno cię nie było. Bardzo dawno. No widzisz. Teraz się wszystko zmieni. One się tak uśmiechają, ja nie widzę tego, ale one się tak śmieją do mnie. Bo ty widzisz oczami duszy.
Wszystko będzie dobrze, wrócisz do nas, czekamy na ciebie. Jesteś jedną z nas, piękną istotą. Dużo doświadczałaś, ale przyjdziesz do nas. Dawno, dawno cię chyba przełapali. Przyjdziesz odpocząć. Wezius się uśmiecha. Ja to wszystko widzę oczami duszy. I teraz, Iwonę? Tak. Poprosimy o informację. Czy to jako, nazwijmy, to jest planeta duchowa, czy to jest jakaś cywilizacja? Przychodzi mi, że cywilizacja gazowa, ale nie wiem, cywilizacja czy gazowa, jest takie dobrze. Coś, nie wiem, tak mi przyszło. Spokojnie. I teraz ja mam pytanie tam do tych istot, które ci przywitały. Bardzo się cieszę, witam was serdecznie. Witamy cię. Jakie zadanie spełnia wasza cywilizacja? Szerzyć dobro. Mhm. Miłość dawać. Rozsiewać po uniwersum. No nie zawsze to się udaje, jak są dusze przełapywane. Staramy się bardzo. Kochamy wszystkich. Wiemy, że się dzieje źle, ale my chcemy czynić dobro. Ile się tylko da. I tak długo, jak się da. Iwona jest jedną z nas. Ona też chce czynić dobro, ale jest tak blokowana, a jak opowiadała w młodszych latach swoich i się cieszyła z byle drobnostki i opowiadała to ludziom, jak się cieszy, to się z niej wyśmiewali, że jest naiwna. Nie, ale to się skończy. My ją obserwujemy. Dużo się nauczyła. I wróci. I wróci. Ona już rozpoznała ten świat i obraca się w tym kręgu, w którym chce. I tam, gdzie miała przekazać światło i wiadomości, to przekazała. I powróci do nas. Teraz będzie dalej doświadczać już w spokoju swojego życia i cieszyć się tym, co wie. I w swoim gronie już wie, jak się zabezpieczać, już wie, jak sobie nie dać krzywdy zrobić. Jest już świadoma. Będziemy ją wspierać. Musi teraz nauczyć się z nami łączyć. To przekażcie, proszę teraz, tej energii, w jaki sposób najłatwiej, najszybciej i przyjemnie ma się z wami łączyć. Może się z wami łączyć. Iwona, obserwuj. Ubieraj te informacje. Przez Ignasia, mojego duchowego. Mhm. Oni będą przychodzić z wiadomościami. We śnie. Ona rozpozna we śnie. Już jej nie będą zakłócać snu, tak jak do tej pory robili. Do tej pory jej tłoczyli takie informacje, żeby ona nie mogła spać.
i nie mogła skupić myśli, ale to się skończyło, urwało się. Teraz my będziemy czuwać nad jej snem. Ale to miłe, co oni mówią. Bo tak pragnę się wyspać, to ja już mówię. Tak pragnę się wyspać dobrze, a nie mogłam już od tak długiego czasu. Powiedzieli spoko, spoko. Będziemy czuwać. I się śmieją. Nie bój się. Już się to skończyło. Uśmiechaj się dużo. A tak chciałaś się z nami spotkać. Ale tam się już z tej blada żółtego robi taki lekki pomarańcz, ale taki leciutki. I tak jakby takie złote promyki słońca tam tak gdzieś w oddali. Ale ogólnie to tam za dużo nie ma, tylko te kolory i ta przestrzeń, te chmurki. Ale widzę, że tam jakieś chmurki jeszcze nadfruwają, taka... Taka chmara leci. Mówię cześć. Witaj. Witam was, kochani. Jezu, jak ich dużo. No. Czuję tak, jakby mi machały i się uśmiechały. Wracaj do nas. Przyszliśmy się przywitać, ale mamy swoje zadania tu i musimy odlecieć zaraz, ale wracaj do nas szybko. Cześć. I tak jakby zakręciły i odleciały. A ta trójka stoi dalej. I się też uśmiechają, chociaż ja nie widzę tego uśmiechu, ale to jest taki uśmiech od ucha do ucha. Widzisz? Widzę oczami, duszy tylko. Boże, jak oni się uśmiechają do mnie. Oj, ale to piękne. O Boże, ja tam chcę zostać. Musisz wracać. Teraz jeszcze nie czas. Wrócę, bo Wituś czeka. Dobrze. Jada się. Spokojnie. Wrócę do nich. Dobrze. To teraz do zobaczenia. Zabieraj te wspomnienia ze sobą, tego pobytu. I wiesz, gdzie będziesz zawsze wracała. Teraz jesteś wolną istotą. I nikt cię nie będzie wsadzał poprzez katakomby. Tak. Istnienia, które są niepotrzebne nikomu. Sama będziesz decydowała o twoich doświadczeniach. Gotowa do odejścia? Machają mi rączkami. Papa, niedługo, do zobaczenia, niedługo. Potem nie ma czasu. Tak, idą, bo u nas mogą być wieki, a tam parę sekund. Oni są zajęci niesieniem dobra. Odchodzą już. Dobrze. I teraz poczuj. Podaj ręce. Tak. Jezus, twój przyjaciel duchowy i... Powracacie do tu i teraz. Katakomby już tam... Nie ma. No może istnieją, ale one są już nie tam. Dla mnie. Nie są zniwelowane. Dobrze. Dla mnie ich nie ma. Dobrze. Powracacie do drzwi tu i teraz. I teraz w drodze powrotnej możesz się pytać. Jezus ci odpowie na wszystkie nurtujące ciebie pytania. Czy coś się chcesz dowiedzieć? Pytaj, dowiesz się i za chwilę zobaczysz, przeszłaś przez takie czarne drzwi i teraz zobaczysz, jak te drzwi wyglądają. Już z drugiej strony, przy wyjściu. I teraz pytaj się, co chcesz wiedzieć. Z
Spytaj się, czy z Witkiem już byliście w istnieniach, wspólnych istnieniach? Tak. Fizycznych? Tak. Tam w duchowych sferach znacie się? Na ziemi wiele razy. Tak, wiele razy. No, wiedzieli, jak przełapać te dusze i zespoić i dawaj, zróbcie. Syn też był z nami gdzieś tam, ale nie wiem dokładnie, ale był. To już, to nieważne, to nie robi mi wglądu. Tak. Teraz doświadczacie tu i teraz. Wszystko ma swój sens. Witek się dowiedział, kim jest. Teraz ty się dowiedziałeś, kim jesteś. Spływamy tak w dół, spływamy taką jakby złotą energią. I widzę takie piękne, wielkie, białe drzwi, złota klamka. U góry te drzwi mają takie szybki powstawiane jakby witraże, a obok z jednej i z drugiej strony takie piękne, różowe krzewy róż. Piękne róże. I to jest twoje prawdziwe przejście. O, jakie piękne te drzwi, wysokie. Piękne. I teraz przytulcie się, za chwilę powracasz do twojego ciała. Jezus, dziękuję ci za tę podróż, dziękuję za opiekę. Jezus, pięknie, dziękuję ci. A Ignaś mnie przytula znowu tak pięknie. No, on zostanie przy tobie. To już jest. Ale ze mną pożegnanie. Przytula mnie. Dobrze. Dostałaś odpowiedzi? Tak. Cieszymy się?